Idę walczyć. Ja mam głowę, mam ręce, tak samo Tomek, więc jest szansa, że... Ego topic. Że mogę wygrać ten pojedynek dla mnie, no po prostu. No, nie robiłbym tego. Jest wielu przeciwników, z którymi bym się nie zmierzył, na przykład w małych rękawicach. Z Tomkiem bym się zmierzył w małych, idę w dużych. Więc skoro tak robię, to gdzieś tam widzę potencjał na wygranie tej walki. Ja rozmawiałem z tobą, ty mówiłeś, że była rozmowa o małych. Potem rozmawiam z Tomkiem dzień później. Tomek mówi, że to kłamstwo. Że od początku kontraktu tak naprawdę były duże. Możemy puścić tak naprawdę szota numer dwa. Możesz zadzwonić do Rafała Pasternaka, jak chcesz. I tak samo jest w kontrakcie z Fejmem. Okay. Chyba Tomek kłamie. Tam Rafał mówił jakieś... Znaczy pan Tomek. Rafał. Całe życie byłem pięściarzem. Druga sprawa, nie chcesz też zrobić krzywdy przeciwnikowi. No przecież jestem pięściarzem. No, w tych moich rękawiczach, gdy to jakbyś dostał w pięści. No to wiesz, to ja nie chcę na starość kogoś uszkodzić. Litościwy, słuchaj. Nie no, fajnie, miło, że Tomasz się tutaj... Jakie voice cracki w wieku 30 lat. No, fajnie. Nie będziemy pływać na 200 metrów na basenie kraulem, tak? Tylko idziemy się bić, więc równie dobrze. A dwa powiem lepiej. Więcej kontuzji i urazów głowy było w boksie, bo jest więcej ciosów zadawanych, a tak naprawdę w MMA 2-3 ciosy do spania i ta głowa jest świeższa, więc to bokserzy na starość mają problemy po prostu i też więcej specjalista. Dobra, czekajcie, może zaczniemy od karty walk, co? Możemy poprosić... Poczekaj, smarknę se. Tak. Czy moglibyśmy poprosić grafikę z pierwszą kartą walką? Całą pokażą, patrzcie, zjebną. 21. A to my też pierwszy raz zobaczymy. Tak jest. Co to jest? I to moi drodzy, pierwsza walka. Klaudia kontra Ewa Piątkowska. A, bo walka w formule, pierwsza runda boks, druga runda K1, trzecia runda MMA. No się chyba dziewczyny nie mogły dogadać odnośnie formuły. A Syguła formuły. To kto to jest? Klaudia Syguła to jest profesjonalna zawodniczka MMA, wiesz? A ma chłopaka? To jest profesjonalna... Klaudia ma, ma. Klaudia ma. Profesjonalna walka. No na zasadach fikowych, nie? Czyli jaka pierwsza walka? Pierwsza walka Klaudia Syguła, to jest zawodniczka MMA. Pierwsza runda. Pierwsza jest boksie? Box. Druga. Czyli to jest druga jest K1. Stop. Tak, K1 i a trzecia jest bardzo szybko, co jest. A ty, Patryczku? Ja? No. Ja bym wybrał tą. No, Sygułę. Tą, czyli... No, jest. Klaudię. Klaudię Syguła. Ale ego, top. Nie może przeczytać tylko tą. Gale Fame 20. No, ale on taki wstyd temu Bungie przynosi. Strzelam, że pewnie 7-5. Ale ty nie masz strzelać. Trzeba się przygotować do tych programów, bo cię wyjdzie są. Ale Patryku, ty akurat decyzyjności tutaj nie masz. Dobrze. Ja, Bandura, straszne jego to. Jeszcze nie masz decyzyjności, więc możesz zmienić, bo... Zaraz nie był wodarzem, kolego. No, jak będziesz, to wtedy możemy pogadać. No. On zniszczy Bungie, nie? On zniszczy Bungie, to ja wam mówię. Jest Cageweight 77.1. Budka Iria, bo nie słychać? No to już ci tutaj pomaga. Budy Ninja, widziałem u filmu. Dalej stąd, kurwa. Ciekawe, jaka trzecia walka, widzowie. No i tutaj mamy... Tak jest! Dominik Cebulski! Guziec będzie przewieziony. Dawać mi tu guźca tego... 2-3 dychy tylko? Ja, dawać mi tu tego guźca wieprza. Galesun! Trzy dychy tylko ma, jebany! O kurwa. Ty co ma 205 cm zasięg? Kaleson? No. On ma łapy jak Slenderman, chłopie. Ja jest buźka, koniec. Ja widziałem, dobra. Trzepie kapucyna w wannie, guzik. Ja pierdolę. Ja z Kalefonem robiłem sparingi po długiej przerwie, jak nie przychodziłem do niego na treningi. I się mocno zdziwiłem, bo jest naprawdę boksersko. A walka jest w boksie, moi drodzy. No i się guzik wpierdolił, no ale no. Może to po nim cię ten nos boli, co? Po kim? No po Kalesonie. Nie. Kaleson, skąd on jest? Z Poznania, on nas... Z Poznania, ja pierdolę. Z Poznania, nie? Z Poznania, nie? Ja pierdolę. Dobra, no to co? Ty jesteś pewnie team Guzik, co, Kasio, czy nie? Znaczy ja nie znam Kalesona. No wiadomo, będę kibicował Guzikowi, bo znam. Ale on jest w jakiejś ekipie, Kaleson? No bo u nas jest. A u was jest, a. No to wiadomo, że będzie za nim. A ja, no nie znam Kalesona. Guzik, team Guzik i Adamek. Urodzić się w Iławie. 0-2. Dobra, panie i panowie, czas poznać przeciwnika. Kogo? Grega. A. I uwaga. To ja też się dowiem teraz. Raz. Jak on tą walkę zlikował już?
Dobra, no, słuchaj, buduj napięcie. Ja? Buduj napięcie. Budujemy napięcie. Może nie wszyscy wiedzą. No, odliczamy. 3, 2, 1 i walka Grega, moi drodzy. Piotrek Szeliga! Szeliga! I słuchajcie, formuła MMA. Szeli na rapie jest groźny, radził mi ci uważać ze scoutem, także... Ale Szeli wyjmie kurwa na ciebie. W trzech słowach, jak byś określił Piotra Szeliga? Macie dwie godziny. W trzech słowach? Tak. Tak. O, dobre. Moralne dno, kropka. A czemu? Ulala. Dlaczego? No. Bukmacherka. Aha, okej, okay, rozumiem. Na przykład Bukmacherka. O ten telefon na głośniku. O tę współpracę, na przykład, tak? Ja. Bukmacherka, tak, tę współpracę. O, to jest dla mnie, to jest dla mnie brak szacunku do swoich widzów. To jest Betklich. No, no i to, zatrzymam się na tym. Dzisiaj się zatrzymam na tym. Bandura nie skumował, co chodzi z Bukmacherką. Po prostu jest skamerem dla ciebie. Skamer to jest takie delikatne słowo, które nie wszyscy rozumieją. To jest po prostu wałek, wałek, wałek po prostu. Że wiesz, jak za dobre pieniądze jesteś w stanie zareklamować wszystko, to jest dla mnie popierdolone troszeczkę, nie? A zareklamowałbyś skam za na przykład 5 miliony złotych? Nie, nie. Nie wierzę w to. Za 5 milionów? Nie zareklamowałbym, mówię, że nie. No co ty? No dobra, słuchaj, ale... Ja bym się zastanowił. O, mamy oponenta. Jest, Szeli! Ty mi te kupony proponowali, ale się nie zgodziłem. O, witamy Piotrka Szeligę. Szeli, pozdrów mnie, proszę! Piotrek! Przed chwilą Greg określił cię... Szeli, pozdrów mnie! Jesteś moralnym dnem, kropka. Spoko, okej. Czyli pacyfistyczny Piotrek dzisiaj jest. Z treningu. Nie, no, słuchajcie, mam to w sumie, wow. Jadę właśnie na trening. Tyle, no. A jak ta, na trening weszło? Jedzie. Twojego przeciwnika. Ale ja go nie znam nawet, jak mi Bogdan zadzwonił, żeby z nim walczyć, to ja nawet nie wiedziałem, co jest. Dopiero mi powiedział, że on na tej samej gali, co ja walczył, a ja nawet nie wiedziałem. Mówi mi Bogdan, czy z Gregiem chcesz walczyć, a ja się pytam, że ale kto to jest Greg w ogóle, bo tak zacząłem szukać na internecie i nie mogłem nic znaleźć. Greg powiedział, że się... Ej, bo ty Greg wpisałeś pewnie przez K. No, mogłeś wpisać, to chodzi o imię. To ja nie jestem z Grecji. A ja cały czas myślałem, że jesteś. No, o, co? Tak, wpisywałem Karl, ten mniejsza z tym. Piotrek, no. Wygrałeś dzisiaj? To znaczy? Jakąś mapę? No k***a, chłopie, wygraliśmy dzisiaj 6 meczów, człowieku. Mam nadzieję, że nie zamykałeś, jak zawsze. No co ty, chłopie, no co ty, na no amerykańskim ludzie. A ile ma? To Piotrek, dziękujemy za telefon, udanego treningu. Poznajemy w tej chwili. Rywala Michała Pasternaka. Mojego? No tak, dokładnie, twojego. No twojego. Werble. Jest! Poważnie? Tak. Wiek 93. A ty się napiął? On jest taki stary. Ty, może brać? 3 lata ma? Oba 93. Dobra, to słuchajcie, teraz czas poznać rywala Don Casio. Co-main event, moi drodzy. Walka w boksie. Walczy? Ja nawet nie wiem z kim. I lecimy i mamy na karcie Alana Kwiecińskiego. Co? Mamy na karcie Alana Kwiecińskiego, który będzie się bił z Donem Casio. Ej, ile walk ma Alan w ogóle, patrz. 22 walki. I 14 przegrał? Tak. Tak. Pierwsze co to patrzy na wiedzę. No nie jest starszy. Wszystko ma pod kontrolą. Wiek. On jest starszy. No gdzie starszy? Masz 31 napisane, no. No to, a tamten miał 93, kurwa. No dobra, ale tam się pomyli. Reżyserka! To tak staro... Sprawdźcie, jak to wiek. Nie, no co, robię go. Tyle, no. Przygotuję się teraz jeszcze lepiej na niego, bo ostatnią walkę miałem z tym ćpańculą. Teraz kolejnego, kurwa, ćpuna. Wyjaśniam i... No a mamy na linii Alana właśnie. Ale będzie dym, ale będzie dym. Załatwiłeś się. Halo, halo, witam cię, Alanie. Halo, witam, siema, wariaty, co tam? Czy słyszałeś, co Kasus przed chwilą powiedział? Kurde, no ja to po prostu zrobimy to, co już dawno mieliśmy to zrobić. Po prostu wyjaśnimy stary konflikt i tyle. Zobaczymy, czy będzie taki mądry, jak dojdzie do walki. Sorry, że bo nie mogę się skupić, bo lecę na trening szybko, bo zaspałem. Lecę na trening i... czekajcie. Po prostu... Dobra, zaparkuję chwilę, poczekajcie, go zaparkuję i jestem gotowy. Dobra.
Jestem, bo nieładnie jest prowadzić i gadać. Dobrze. Jak ty zaspałeś w ogóle na 20? To jest pierwsze pytanie z mojej strony. Jak się pracuje, wiesz, cały dzień zapierdziela, jak to jest normalne, wiesz? Jak się pracuje. A to co robisz na co dzień? A ty zamknij łysa pało tam mordę, bo wiesz też. do mnie mówisz? Do ciebie. Tak. Uklęknij i będziemy rozmawiać. Zamknij mordę. Uklękniesz do tej niedługo zobaczymy, kurwa, się przygotuję na ciebie solidnie. No, przygotujesz się chyba. A ty idź najpierw gdzieś, wiesz, z głową, no, też, żebyś sobie poukładał. Skurcz! Kiedyś miałem z tym problemy, przyznaję jak najpierw, ale uwierz mi, że od jakiegoś czasu już bardzo dobrze mam zblokowaną głowę. Maga, to dawaj magnes! Kurwa, jak trzyma długo! Ruszę w duchu, naprawdę, uwierz mi, naprawdę, kurde, dużo lepiej się zrobiło, jak zobaczyłem twoją umiejętność. Radziłbym ci naprawdę trenuj, kurwa. Ale ja nie muszę trenować do siebie, Kwiecińska. No to dobrze. Alan, Alan, co miałeś na myśli, mówiąc, że Casio to jest dla ciebie rozgrzewka? Tak trzyma długo! Całkowicie przestawiłem. To żałuję. Przestawiłem się całkowicie. Całkowicie. No i co? Dawaj. Ale mówię dobrze. No walko. Alan, to powiedz nam, co właśnie sądzisz. No falto inny. No. Devil. Wstań, chłopie. Braveheart. Alan, co sądzisz ostatni pojedynku Casiusza? No gdyby nie, gdyby te królowie wyszli tlen, to żeby... Co? No moim zdaniem go wypunktował przez dwie pierwsze rundy, go wypunktował. Ale kto kogo? A urosłeś po tej walce? Ciebie się nie udzielę tam śmierci. To mu nikt nie gada, rozumiesz to? Kiedyś miałeś możliwość przedmów, to powiedziałeś, że lekarz zabronił ci się ze mną kłócić. To ty chyba leków nie wziąłeś. Ale teraz urosłeś, bo zobaczyłeś moją walkę z tym, z Normanem. Leków nie wziąłeś, szampaniarzu. Czyli leków nie wziąłeś. Dlatego jesteś taki wygadany. Szampaniarzu, jeden z leków nie wziąłeś. Szampaniarzu? A co to znaczy szampaniarz? Kim jest szampaniarz? Ja też nie wiem akurat, ale śmiesznie brzmi. No. Kim jest szampaniarz, Alan? Kim jest szampaniarz? Która stoi, czeka na jakieś atrakcje. Poczekajcie, bo ja mam teraz też w sumie ważne pytanie. Ty jeszcze nie widziałeś tego... Kim jest szampaniarz? Ty jeszcze nie widziałeś, Alan, tego wywiadu. Słuchaj, bo mój brat nagrywał z tobą i ty nazwałeś Alana śmieć, pizd... Tak kazałeś powiedzieć. Nie! Mnie wtedy nawet nie było! Ty, Alan, jesteś zaskoczony, że Casio tak mocno w sumie z tobą poleciał. Jeszcze raz? Czy jesteś zaskoczony, że Casio z tobą tak mocno poleciał? No to dobrze, zobaczymy, czy będzie podczas walki taki mocny. Bigolo, dzięki za drugi. Nie będę za bardzo dużo mówił, tylko zobaczymy na walce. Każdy za walki mocny. No. To ci na pewno dużo lepiej wyjdzie, jak nie będziesz mówił za dużo. Ale gdzie trenujesz? Jeszcze raz. Gdzie? Dwie się dobrały i przekrzykują się nawzajem, ale, więc ja nie słyszę. Ale nikt tu nie krzyczy, szampaniarzu. A w co wy z***ałeś autem? Dobrze, nic nie zajebałem, jestem teraz... Jestem teraz na świeżym powietrzu, właśnie się sprawdzę, siadam do auta, jadę na tej. Alan, czyli co? Kolejny Michał Pasternak, tak? Do zobaczenia. On powiedział, że się mniej teraz słów używał. Piękny telefon. Szampaniarz. Słowo tego programu to jest szampaniarz, nie? A właśnie, Casio. Czemu nazwałeś w wywiadzie Tomka Adamka taksówkarzem? Powinien pracować na taksówce, bo on cały czas o tych dudkach mówi. Potem widzę Mateusza Borka wypowiedź, że no Tomek się nudził tam tym praniem, sprzątaniem w Stanach. On tam opowiada, nie, że gotuje, pierze, sprząta.
No i że mu załatwił tutaj, żeby poczuł ten klimat, wie, żeby wrócił. Zresztą on opowiada, że żona zawsze się z niego śmieje, że on lubi ten fame, tą atencję. To przecież mógł Mateusz Borek załatwić robotę w Warszawie tu na taksówce. I by miał cały czas kontakt z ludźmi, by rozmawiał. Jak cały czas o tych pieniądzach mówi, nie? Cały czas. Dudki, dudki, dudki. W głowie mu niech zadudni. Ostatnio proszę mówiłeś cię. Też, Paweł, że Pasta ma wybujałe ego no i ma. Że jest błaznem, śmiejąc się z ciebie. Chciałbym, żebyś to dzisiaj właśnie... Ale rentę dostaniesz, proszę cię. Tak, śmiejąc się ze mnie, że ktoś przechodzi jakąś tam transformację, metamorfozę. Jak on o tym gada w ogóle? Nie rozłaczaj, przecież nie wyzywają. Ja naprawdę nie wyzywają. Połączę, bo mi się z Demirami nie chce gadać. Ja nie wyzywam. Dobra, czekajcie, dajcie mu dokończyć. No, Paweł, mów, proszę. Mówimy. Słuchaj, jeżeli... wiesz, ja wiem, co ja robię i to, co ja robię, to, co robię dla siebie, dla innych ludzi, to mnie buduje, to mnie uszlachetnia. Oni nie wiedzą, o czym ja w ogóle mówię, bo pewnie wszyscy nawet nie zrobili jednej dziesiątej tego, co ja, ale nie muszą, bo to każdy ma inny charakter. Ja z kim walczę? Z Jawczanem. Tacy sami. 17 lat różnicy. Dużo młodszy. Taki sam wzrost, taki sam zasięg. No, identyczny. Ale Tomek w ogóle zawsze wydawał mi się niższy. A przez to, że w ciężkiej się bił naprawdę z wielkimi. Tak. No, to z koniami. Waga podobna, 6 kg różnicy na twoją korzyść, ale strzelam, że co pewnie jeszcze trochę tam leci w dół, co? Ile tam jest? No, pewnie. Jak on teraz 110. Nie, tak do 100, 102 może zjadę jeszcze. No i a nie teraz ile? No tak ze 105, 104. Po dobrych treningach to i 103 było. Okay. Tak. Leży, ja mam dużo wody łapię po prostu. Szczerze, takie pytanie. Walczyłeś z Alanem, tak. Walczyłeś z Szeligą, no. I teraz z Tomek Adamek. No, duży przeskok, jak, nie? Jaka to jest według ciebie różnica klas? Duży przeskok na Adamka? Nie. Nie no, Szeli powiedział, że Adam z Adamkiem by wygrał, więc... Widziałem to. Mówisz. A właśnie. Michał, jak ty się na to zapatrujesz jako klubowy kolega? Nasz polski Mike Tyson przecież. Ale co mam odpowiedzieć na pytanie, że czy by wygrał? To nie jest pytanie. No, to, że mówił, że wygrał. Nie, no, czy by wygrał, bo trenujecie razem. On tak nie mówił. On to wie. A wy się śmiejecie. To ja już rozumiem, dlaczego. Bo wy nie rozumiecie. Ja już rozumiem, dlaczego. Dlatego wytypowałeś go i wszystko rzucić, nie? Polish Mike Tyson. Nie będę rozmawiał z takimi ludźmi. Nie no, ja powiem tak, no była okazja, to stwierdziłem, że jeżeli Tomek jest z naszej federacji, no to dlaczego by z nim nie zawalczył, że to jest pamiątka na całe życie, tak? Ciężko trenuję, żeby wygrać, ale nawet jeżeli bym nie wygrał, no to i tak jestem wygrany, wiesz. Nawet dajmy dobrą walkę. Ja idę po prostu, żeby wygrać. Wiadomo, no musiałbym być debilem, żeby mówić, że idę zawalczę. No nie, no zapalam dwa razy dziennie od naprawdę długiego czasu. Robię wszystko, co mogę. No i zobaczymy, co się wydarzy, że tak powiem, w klat. Jak ty w ligę grasz do 5 rano, co ty gadasz, człowieku? Nie dziwim się, no przecież to trzeba być człowieku, debilem, ty za... wygram. No ale wiele osób tak o mnie myślało i wiele osób też... Chłop chodzi biegać dwa razy dziennie wokół bliźniaka jednego i... Ale dobra, teraz tak. Wyobraź sobie, że Tomek Adamek nie zna cię. Nie zna ciebie i generalnie, wiesz, proponują mu walkę z tobą i on wpisuje twój nickname w YouTube'a. Ale po co? I odpalamy szota numer 5. Odpalamy szota numer 5 teraz i Tomek, tak. Tomek, wyłącz telewizor, jak to oglądasz. Proszę cię, ze Stopulcany jedzony. I teraz tak. Co? No Jezu, no każdy ma inną pracę, no ja mam taką pracę. No, to tak, deepfake. To jest, raz, że to jest deepfake po pierwsze, że to jest AI. Po drugie, no to jest moja praca. Po trzecie, praca! No, w sumie żeś był głodny. W sumie byłem głodny, nie chciałem, żeby się zmarnowało. I no i co? No, nie. Ja... To i tak jest. To jest i tak lekkie. To jest najmniejszy damage, jaki mogłeś mi zadać. To jest i tak lekkie, uwierz mi. Ja myślałem, że pokażę tego shota, jak był za dziewczynkę przebrany na tym. Walczy z Twitchu. On nie wie, kto to jest. Wpisuje dub, a tam jest. Ale się boję, co tam wyskakuje, nie? Żeby wpisać, tak? Nie. Jak siedział przed kompem. Ale wracając do Tomka, no tak, no to jest Tomasz Adamek. No okej, no ale... Też ma swój wiek, więc szukam... Nic złego nie wyskakuje. Nie? Nie mam tak źle, wyskakują. A ty masz jakiś algorytm?
A ty co, Michał, myślisz właśnie o takim kontencie nietypowym? Na zasadzie, że... Jedzenia sushi ze stóp. Ginold, ja co? Co? Twojego? Mojego. A. On miał lepiej. Ale jestem w internecie, no co? Mówię więcej do jedzenia, nie? Nie, no wiesz, też widownia chce pewnie coraz bardziej szalonych pomysłów. No i oni to pewnie robili tylko po to, żeby wzbudzić zainteresowanie i żeby przyciągnąć. Ten challenge wymyślił w ogóle Paris Platynów. Aha. Tak, bo to może robimy to, co influencerzy i, i Paris sobie wymyślił, że miałby ochotę zjeść dzisiaj sushi body, nie? Mhm. Ja sushi body. Zajebiście. Ja jestem ciekawy, co myśli Tomek wchodząc tutaj, jak będą wyglądały programy, konferencje. Jeżeli Tomek będzie na panelu z chłopakami, który będzie trwał 3 godziny. Oho, Arkadiusz Tańcula napisał na czacie. Obudził się. Kutaciąg jakiś zainteresowany od razu. I ja myślę, że on chyba nawiązuje do tego, możemy odpalić screena numer 2, bo on ostatnio dodał jakiś taki wpis na Twittera z tego, co widziałem. Arek teraz działa mocno. O, taki dodał oto wpis. Nie raz było. No nie raz, to z Warsaw Shore chyba był. To urolog. No. No. Mu zamazali twarz. No i co ty Kasiusz o tym myślisz? No znany urolog, kto dojeżdża do pacjenta. No. To było nawet na starówce, nie? Ciutka bolał. Z programu zadzwonili, że jednego z uczestników boli spód. On tak zbadał, mówi wszystko okej. Okay. Znany lekarz jest. Znany lekarz.pl. Nawet recepty chyba nie dostałem. Wszystko powiedział, że... Wszystko w porządku. Tak. A jak po wizycie, było? Dobrze, no. 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 Kto na Golasa nie biega, bo na przykład, wiesz... No, nie kumam, co oni robią z tego, jakby to było nie wiadomo co. Kto z ziomkami nigdy nic w życiu nie odpalał? Głoś teraz. My se odpalamy i se to kręcimy, se to wrzucamy do neta, ale... Jeden na jeden. Straszne. Jeszcze produkcja przyszła i mówił... No bo wy niektórzy nie macie ziomków po prostu. I ty w jednym filmie byłeś na Compton. No. No. I na Compton. I pytanie jest takie. Co tam się działo? Bo tam... Masz film, kurwa. Co? Ale gdzie? No powiedziałeś, że dużo historii off camera i ten. No pokazywali nam jak na przykład niedaleko pod jednym ze sklepów tam... Nagranie widziałem, jak strzelają z M16 do jakiegoś członka. Czyli nie oni, tylko do nich ktoś strzela z M16, wyskakują ludzie, wiesz, strzelają i tam to jest normalne. Różne jakieś takie akcje, historie i tak nie chcę za bardzo tego opowiadać. No ale pokazywałem, widziałem filmy, że łapuję, no mówię, no film akcji, nie? I to się serio tam dzieje i przejeżdżasz obok jakiegoś tam... sklepiku i nagle pokazuje ci gość nagranie z kamery, że tam zaatakowali tam kogoś od niego z rodziny i masz normalnie jak wysiadają z karabinami maszynowymi i strzelają do normalnie do fury, nie? I tam to jest normalne. To piszesz M16 znak zapytania, no nie? To jest M16? Ty znasz tylko M4 z CS-a. M16, wpisz sobie. Karabin M16. Ja już byłem przerażony. Chłop tak, M4 A1S. No, ale to kamno to jest mój stary, my rzeczy robimy... off camera z Ginoldem, z Mergaim i tak dalej, wiesz. My po prostu lubimy dobrze bawić, nie? Dobrze, co? A my was zapraszamy na dobrą zabawę do Areny Gliwice. Typujemy. Do Areny Gliwice, ale jeszcze... Zostały, słuchajcie, ostatnie bilety, 95% biletów zostało sprzedane. A my teraz co? Znaczy panowie teraz typują. Vampir. Góral czy Bandura? Nie ma już wkładu. Bandura. Wow! Bandura chciałbym, żeby wygrał. Mhm. Znaczy, no ja też bym chciał, żeby Bandura wygrał. Co? Mam nadzieję, że... No weź w ogóle. Ma szansę, to są też 3 rundy. Kondycyjnie, tak jak z nim rozmawiałem przed programem, dużo lepiej jest przygotowany. I uważam, że to fajne, te 3 rundy mogą być takie, że wiesz, no skoro Adamek walczył po 12 rund, to on jest przygotowany na rozkładanie sił, nie? A na 3 rundy może nie być przygotowany, jak Bandura wleci chaosem jakimś takim. Ciężko jest czasem boksować z kimś, kto... Za dużo tych walk nie ma, bo on jest taki nieprzewidywalny. Jak ktoś ma dużo więcej walk, to jest ułożony. I dużo nam dużo łatwiej z takim tak naprawdę boksować, nie? Więc wiadomo, no, jakby rozum podpowiada, że Adamek ma dużo większe doświadczenie, ale mam nadzieję, że w tym chaosie Bandura znajdzie sposób na Adamka, że Adamek się nie odnajdzie.
Ogólnie jestem team Bandura. Moi drodzy, jeśli chcecie zobaczyć galę Fame 21, dalej, kurwa, Ulfik, kurwa, Żuluj, pany, nie trój, zostało zakupienia.